Cześć, mówi dla was Dakan, a wy oglądacie program Tylko Premiery. Na naszym krytycznym talerzu dziś wylądował film pod tytułem Get On Up, traktujący o jednym z ważniejszych muzyków w gatunku soul i funk. Czy biografia tej wyrazistej postaci warta jest waszego czasu? Przekonajmy się. James Brown to postać niebanalna, a historia jego życia przypomina amerykański sen, jednakże w hardkorowym wydaniu, nic bowiem śpiewakowi nie przyszło w życiu łatwo. Urodzony w Karolinie Południowej w 1933 roku, muzyk przebył niebywałą drogę zwieńczoną ogromnym sukcesem. You special. Your mama's on no account food. Daddy too. But you ain't gonna be. One day, everybody gonna know your name. James jest muzykiem o wyjątkowo ciężkim charakterze, który pewny swojego talentu piął się w górę z wyjątkowym uporem. Jego usposobienie mogło irytować i budować dystans, jednak magnetyczna osobowość sprawiała, że był on skazany na sukces, nawet jeżeli jego życie i zachowanie wobec innych nie było zbyt przyjemne. Produkcja w reżyserii Tate'a Taylora prezentuje nam przekrój przez prawie całe życie Browna, począwszy od jego ubogich i niezbyt przyjemnych lat dziecinnych, poprzez trudne początki kariery, skończywszy na największych wzlotach i upadkach twórcy. Innymi słowy, poznajemy Jamesa z każdej możliwej strony. Nie spodziewajcie się jednak ładnie i prosto ułożonej historyjki, bowiem wątki czasowe są ze sobą wymieszane. Jeżeli jesteście fanami muzyki tamtejszych lat, to film będzie dla was prawdziwą ucztą, nie tylko poprzez muzyczne wstawki w wykonaniu Browna, ale i podobnych mu autorów. W tle bowiem usłyszymy przekrój najlepszych nut końca lat 50. i 60. Are we done, Mr. Bird? I'm afraid not, Mr. Brown. I say, are we done? I think we got more funk in the trunk. Jeżeli chodzi o odegranie głównej roli, to Chadwick Boseman właściwie nie zagrał Browna, on się w niego przeistoczył. Daleko tu do stylizacji czy upodobania się do oryginału. Chadwick rusza się, mówi i zachowuje jak klon muzyka. Być może to sprawka stylizacji, ubioru czy specyficznego akcentu. Wszystko to jednak tworzy wrażenie wyjątkowo dobrego oddania postaci. Jeżeli Jamie Foxx dostał nagrodę za najlepszą rolę w biografii Raya Charlesa, nie widzę powodu, aby Chadwick nie miałby zostać obsypany nagrodami za swój występ. Dodajmy do tego dawno niewidzianego Dana Aykroyda i mamy film niemalże doskonały. Maybe me and you could work on a little harmony together. She coming, mama. She coming. Minusem produkcji może być jej długość, chociaż w ostatnich latach ponad dwugodzinny materiał to już właściwie standard. Bogate życie Browna zasługuje oczywiście na dokładny opis, niekiedy mamy jednak wrażenie, że poszczególne śpiewane wstawki moglibyśmy sobie podarować, nie tracąc przy tym nic z odbioru całego filmu. Jeżeli jesteście fanami Jamesa Browna, jeżeli kochacie muzykę z tamtego okresu, jeżeli stopa sama wam chodzi w rytm dobrego funku, a na ustach cisną się słowa It's a Man's World, to czeka was wyjątkowo konkretna pozycja kinowa. Innych czeka wnikliwa biografia z wyjątkowo ekstruzującą rolą główną, która na dłuższy czas pozostanie wam w pamięci. Dla wszystkich innych będzie to ciężki do przebrnięcia kloc o śpiewającym murzynie, no ale jak wiadomo, gusta są różne. Film oceniam na mocne 7,5 gwiazdki, gdyż dawno nie widziałem porządnie wykonanej biografii. Lajkujcie nasz profil na Facebooku, subskrybujcie kanał oraz piszcie w komentarzach, jaka biografia muzyka, aktora czy innego artysty podobała wam się najbardziej, a my widzimy się już niebawem.